Moi drodzy, mamy dzisiaj, co oczywiste, w drugą niedzielę wielkanocną święto Bożego Miłosierdzia. I chciałbym powiedzieć coś o miłosierdziu, tylko chyba trochę inaczej niż zazwyczaj, albo przynajmniej niż zazwyczaj o nim myślę. Zazwyczaj, kiedy myślę o miłosierdziu, to myślę po prostu o grzechach, po prostu o jakimś złu, o jakiejś słabości, o jakiejś niemocy, no i o potrzebie Pana Boga, który by przyszedł i który by w to wszedł, który by to pokochał, uleczył, uzdrowił, przebaczył i tak dalej. I to wszystko oczywiście prawda. I zazwyczaj, kiedy w taki sposób myślę, to myślę o tym spotkaniu Tomasza z Panem Jezusem. Ale kiedy tę Ewangelię dzisiaj czytałem, to zwróciłem uwagę na coś innego. Mianowicie na trochę szerszą perspektywę, perspektywę całej wspólnoty uczniów. Zobaczcie, Ewangelia dzisiaj trwa tydzień, w sensie trwa 8 dni. Zaczyna się w niedzielę Zmartwychwstania, kiedy wieczorem Pan Jezus przychodzi do uczniów, no i zastaje ich w dosyć opłakanym stanie. Drzwi zamknięte, boją się, napisane, że zamknięte z obawy przed Żydami. Boją się o życie. Boją się, że skoro tak jak zabili Pana Jezusa, no to ich też mogą zabić. I zobaczcie, przychodzi do nich w takim stanie, staje przed nimi, mówi pokój wam i ich posyła. Natychmiast. Pierwsze zdanie, które mówi, pokój wam, tak jak mnie Ojciec posłał, tak ja was posyłam. I daje im, słuchajcie, niesamowitą misję. Mówi, daję wam misję, że dostaniecie Ducha Świętego i możecie oczyścić świat z grzechu. Kochani, to jest jakaś nieprawdopodobna misja. To jest chyba największa misja, jaką Bóg może dać człowiekowi. Przekazuje człowiekowi władzę, że możecie czyścić ten świat z grzechu. Zobaczcie, co się dzieje tydzień później. Przychodzi ósmego dnia, czyli tydzień później w niedzielę znów i jak siedzieli, tak siedzą. Nigdzie nie poszli. Pierwsze na to zwróciłem uwagę, że to wezwanie, to posłanie jest już pierwszego dnia i po 8 dniach, mimo że dostali najbardziej niewiarygodną misję świata, oczyszczenia świata z grzechu, to siedzą dalej w wieczerniku. Nic się nie zmieniło. Kochani, to, co ich tam trzyma, no to jest ta obawa. Tam jest dosłownie po grecku fobia, czyli to jest taki lęk do granic. Kochani, czasem jak patrzę na Kościół, mówię to też o sobie, to zadaję sobie takie pytanie, czy nas przypadkiem czasem nie gromadzi jakiś strach. No bo zobaczcie, że w Kościele się czujemy tak bezpiecznie, nie? Ile to się w Kościele mówi? Wiem, że nie wszędzie. Ale ile to się mówi o tym, no, że jest ten zły świat, są ci różni źli ludzie i w Kościele to jesteśmy tacy, tutaj jest ten bastion. No i w sumie to niby jakaś prawda. No tylko, że jak się okazuje, to jest donikąd. To siedzenie z obawy, żeśmy się zebrali z obawy, bo się boimy, to jest donikąd. Koniec, zobaczcie, może to jest głupie jakieś porównanie, ale przez kilkadziesiąt lat, kiedy był w Polsce poprzedni system, nie? Kiedy była komuna, no to Kościół stał się takim miejscem, gdzie byliśmy trochę z obawy. Był jedynym miejscem wolności, na zewnątrz był świat, który prześladował. Kościół był bezpiecznym miejscem. Zobaczcie, że kiedy się ten system skończył, to się to wszystko rozsypało. Czy okazuje się, że jak jesteśmy zgromadzeni z obawy, to nas nie przytrzyma na dłużej. To nie daje nic stałego. Zobaczcie, Jezus przychodzi do tej obawy i mówi, idźcie. Mówi, wyjdźcie. Wiem, że się boicie Żydów. Wiem, że się boicie, że zginiecie. Idźcie. Kochani, ile teraz w Kościele takich głosów słychać? Że przecież cały ten świat jest nastawiony przeciwko Kościołowi. Że są te wszystkie różne ideologie i prądy, które Kościół chcą zniszczyć. I my się tak w Kościele trzymamy, tak się trochę bojąc. A Jezus przychodzi i mówi, dam wam Ducha Świętego, nie bójcie się, idźcie. I zobaczcie, u nich nie poskutkowało. Dopiero potem, kiedy już było zesłanie Ducha Świętego takie, że tak powiem, uroczyste, bo to już jest pierwsze zesłanie Ducha Świętego. On mówi, weźmijcie Ducha. Jan pokazuje, że zesłanie było już pierwszego dnia zmartwychwstania. Dopiero potem rzeczywiście poszli. Kochani, taka jeszcze tylko jedna myśl. Dlatego, że ja wiem, że kiedy myślimy sobie o tym, to oczekujemy, że kiedy pójdziemy, jeżeli się odważymy, no to Pan Bóg nas miłosiernie obroni, tak, przed tym wszystkim. Że dlatego możemy pójść, bo dostaniemy Ducha Świętego, On nas będzie bronił, nic nam się nie stanie. Zobaczcie, tę Ewangelię napisał święty Jan. W zeszłym tygodniu na jakiejś modlitwie czytałem sobie początek Apokalipsy świętego Jana.
wiem, czy pamiętacie ten początek. To jest taki moment, kiedy Jan jest przerażony, jest już człowiekiem w podeszłym wieku, jest zesłany na wyspę Patmos. Żadnych perspektyw, że cokolwiek się zmieni. Pomyślcie, kiedy Jan wtedy myślał, że Bóg mógłby mu okazać miłosierdzie, to co byśmy sobie my pomyśleli? W sensie ja bym sobie pomyślał. No, że Bóg mnie wyrwie stamtąd, nie? Że wyjdę z tej wyspy Patmos, z tego strasznego miejsca, gdzie się nie wychodzi, gdzie są katorżnicze roboty, że Pan Bóg mnie z tego jakoś uwolni. A jak się okazało, miłosierdzie Pana Boga polegało na tym, tam tak się zaczyna Apokalipsa, że położył na Jana swoją prawą rękę, tak mówi Jan, i dał mu Ducha Świętego. I tyle. Nie zmieniła się jego sytuacja, nie opuścił wyspy Patmos, nie został z tego uwolniony, ale dostał Ducha Świętego. Na tym polegało to miłosierdzie Boga. Otóż, kochani, Pan Bóg nam nie obiecuje, że jak pójdziemy, to nam się nic nie stanie. Nie obiecuje, że jak pójdziemy naprzeciwko tego, co się boimy, to się okaże, nie było się czego bać. Nie. Prawdopodobnie było się czego bać. Tylko, że On mówi, Duch Święty pójdzie z wami. Duch Święty będzie ci towarzyszył. On cię tam poprowadzi. Kochani, bardzo mnie to dzisiaj jakoś porusza. W takim sensie jest wiele strachów, gdzie ja też siedzę ze strachu, żeby różnych rzeczy nie robić, gdzie się boję różnych rzeczy. I jest mi tak dobrze też w Kościele, bo tu się czuję tak bezpiecznie. A On, zobaczcie, przychodzi pierwszego dnia, mówi, idźcie, idźcie, idźcie. Panie Jezu, to mnie obronisz? No niekoniecznie, dam ci Ducha Świętego. I On cię tam poprowadzi.